To są polskie obrazy, które wisiały na polskich ścianach przed II wojną światową. Najpierw proszę oddać, co państwo ukradli, a potem możemy mówić o nowym otwarciu. Bo to jest z gruntu nieuczciwe. Jak ja bym panu ukradł coś, panu nie oddawał przez 60 lat, to pan by nie chciał ze mną gadać. Uważam, że godziwe jest, jeżeli człowiek oddaje, co ukradł. To nie są wasze obrazy. To nie ma znaczenia, kiedy pan ukradł. Gdyby mi pan ukradł samochód 50 lat temu, to jest nadal mój samochód. No nie powinien pan nim jeździć. Te zabytki kultury polskiej są w magazynach niemieckich muzeów. Trzeba oddać. I wtedy możecie mówić o tym, że zamknęliśmy okres tego bydlaka Hitlera. Dopóki Niemcy czerpią korzyści z tego, co Hitler ukradł, no to jest nieuczciwe z gruntu. Znaczy, czy pan jest zadowolony z akcji ludności polskiego rządu? Absolutnie nie jestem zadowolony, bo rząd polski nie upomina się z kanclerzem Merkel spotykając się, nie upomina się o polskie obrazy, o polskie rzeźby, o wszystko, co reżim Adolfa Hitlera wywiózł z Polski pociągami. Mamy niemieckie katalogi sprzed 1939 roku, gdzie są konkretne dzieła sztuki i mamy katalogi współczesne z magazynów niemieckich, w niemieckich muzeach i ten sam zabytek siedzi teraz w Niemczech. Nie był sprzedany, był zrabowany. Polski rząd powinien powiedzieć tak do pani kanclerz Merkel. Proszę najpierw oddać to, co żeście ukradli, a potem możemy rozmawiać o wszystkim. W duchu przyjaźni i uczciwości. Ale to teraz nie wystarczy, co polski rząd robi. Chociaż polski rząd teraz jest bardzo stanowczy. Polski rząd nie jest stanowczy. Bo nie odzyskał tego, co państwo ukradli. Najpierw trzeba załatwić stare rachunki, a potem otwieramy nowe. I polski rząd boi się Niemcom? Myślę, że tak. No, Donald Tusk był pudlem Angeli Merkel. Chodzi przy nocy, robi wszystko, co ona chce. Wielu polskich polityków szuka afiliacji w Niemczech. Słucha bardzo uważnie, co Merkel mówi. To nie jest działanie w poczuciu wolności. Kraj suwerenny rozumie, że polityka to są pewne spory. Każdy spór można rozwiązać. Trzeba tylko pamiętać o tym, że Niemcy to jest wróg Rzeczypospolitej od 1000 lat. Państwo mają interesy na przykład na Śląsku. I Śląsk dla Niemców jest terenem spornym. Czy on jest niemiecki, czy polski. Tam są ludzie, którzy mówią po niemiecku i chcą przyłączenia do Niemiec. A Polska uważa, no proszę pana, ja ich znam. To są obywatele Rzeczypospolitej, to pan się przejedzie na Śląsko-Polski i pogada sobie z nimi. Oni by chcieli się przyłączyć do Niemiec, bo by im było lepiej. Im byłoby lepiej, nam nie. Więc polityka to jest, proszę pana, stały spór. Czy Polska jeszcze jest podległa Niemcom? Polscy politycy rzeczywiście bardzo mocno czapkują Niemcom. Zresztą większość Europy czapkuje Angeli Merkel. Przypomnijmy, że to jest jakaś enerdowska koleżanka Putina. Ona na studiach z Putinem we wspólnym uniwersytecie uczestniczyła. To nie jest wolny człowiek. To jest człowiek, który chciałby Polskę zdominować i robi to skutecznie. Dopiero Donald Trump ją ustawił, siedziała grzecznie na swoim stołku i słuchała, co większy mówi. Niemcy są, proszę pana, Niemcy są w konflikcie z Polską pewnym, o pewne terytoria, o koncepcję od 1000 lat. Nie ma co się oszukiwać, że nie. I teraz Polska powinna stanąć w prawdzie i powiedzieć, chłopaki, wiemy, że chcecie Śląska, chcecie tu i tam różnych wpływów, ale my nie chcemy. I teraz spróbujmy znaleźć jakiś porządek rzeczy. Ja na przykład, proszę pana, wbrew temu, co pan pewnie teraz sobie myśli, natychmiast oddałbym Szczecin Niemcom. Bo Szczecin nie jest polskim miastem. Jak pan się przespaceruje po cmentarzu w Szczecinie, tam są same niemieckie groby. Milion niemieckich grobów. Szczecin trzeba oddać z powrotem Niemcom. Ale wy zapłaccie kontrybucję za drugą wojnę światową do Polski. Ale Niemcy nie chcą Szczecina.
Jak nie chcecie, to ja wezmę. Jak nie chcecie, to ja wezmę, ale proszę zapłacić. Proszę pana, proszę zapłacić kontrybucje wojenne, które Polsce nie zostały zapłacone do tej pory. I no i po II wojnie światowej trzeba by podpisać akt pokoju między Polską a Niemcami, który nie został podpisany. Wypowiedzieliście nam wojnę, natomiast nie zawarliśmy nigdy pokoju po II wojnie światowej. To polski rząd powinien od tego zacząć. To nie jest pretensja do pana, tylko do polskiego rządu, bo on mnie reprezentuje. Pan reprezentuje wroga. Aha. Czyli Niemcy. Niemcy, proszę pana. No Niemcy. Pierwsze skojarzenie. Auschwitz. Birkenau. Pierwsze skojarzenie z Niemcami. Pojedzie pan na dowolne miejsce na kuli ziemskiej. Pierwsze skojarzenie z Niemcami. Auschwitz i Birkenau. I Adolf Hitler. Największa gwiazda niemiecka wszechczasów, która pobija swoją popularnością. Beethovena niestety, bo nic z tym nie zrobiliście. Mozart nie przykrywa Hitlera. Beethoven nie przykrywa Hitlera. Goethe nie przykrywa Hitlera. Humboldt, to znaczy, wspaniały naukowiec, nie przykrywa Hitlera. Niedawno temu żyją faceci, którzy żyją... A, Humboldt dawno temu. Humboldt dawno temu. Czy pan szczerze, stosunki są na stałe, także? Znaczy, stosunki polsko-niemieckie w dużej mierze zależą od polskiej władzy. Polska władza nie jest suwerenna, tylko uważa, że Angela Merkel jest większa od nich i nie rozmawiają jak równy z równym. Gdybym ja rozmawiał z Angelą Merkel, to bym ją ustawił na poziomie równy z równym. Ja reprezentuję suwerenne państwo. Równe tobie. Mniejsze, w wielu dziedzinach nie tak sprawne jak Niemcy, ale równe. Okay. Rozmawiam jak człowiek z człowiekiem. Natomiast Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Schetyna, całe SLD rozmawia z Angelą Merkel tak. Czy pan chce być razem z Niemcami w Europie? Nie, ja bym chciał, żeby Unia Europejska, znaczy w Europie, w Unii Europejskiej czy na kontynencie? Unia Europejska. Bo na kontynencie to nie jest kwestia chcenia, tylko kwestia geograficzna. Unia Europejska jest niewydolnym systemem, powinna się rozpaść. Rozpada się, bo zaprosiliście do Europy 2 miliony islamistów. Zamkniemy granice. Nie, nie zamykamy granic, tylko zaczynamy sprawdzać paszporty na granicach. To nie jest zamknięcie granic, tylko to jest kontrola na granicach. Ale to znaczy, że mi Niemcy nie chcą Polaków pracujących w Polsce. Oj, Niemcy chcą Polaków pracujących w Niemczech, bo jesteśmy psem, który wiernie będzie pracował u was, bo dajecie większe pieniądze. Oczywiście, że Niemcy, tak jak Jugosłowian ściągnaliście do siebie jako siłę roboczą, bo Niemiec siedział na socjalu i na emeryturze i potrzebne były ręce do pracy. Więc z Jugosławii ściągaliście w latach 70. i 80. Nie, to byłoby tak samo jak potem z Turków. Jak we Brytanii, gdzie Polacy są taki problem. Potem Turków Niemcy ściągały, a teraz ściągają Polaków. Potrzebna jest wam siła robocza. Tu się zgadzamy. Nie, to byłoby być może jak w Brytanii, gdzie Polacy nie są tak święte. Polacy nie są, nie zrozumiałem pana, przepraszam. Przepraszam, w Brytanii Polacy muszą wyjść teraz. Polacy z Polski muszą wyjechać? To będzie tak samo w Niemczech. Z Wielkiej Brytanii będą musieli wyjechać? Nie. Wielka Brytania, w przeciwieństwie do Niemiec, szanuje prawa nabyte. Niemcy nie szanują praw nabytych. Myśmy nabyli prawa do pewnych obrazów, które ukradliście w 1939 roku i w późniejszych latach. Wywieźliście je do Niemiec i do dzisiaj są w Niemczech. Wielka Brytania szanuje prawa nabyte. W związku z tym, po Brexicie, prawa nabyte przed Brexitem zostaną uszanowane. Jeśli jakiś Polak pojechał do Wielkiej Brytanii legalnie i zaczął legalnie pracować przed Brexitem, Wielka Brytania, już powiedzieli to wiele razy, uszanuje prawa nabyte. Kupiłeś dom, osiedliłeś się w Wielkiej Brytanii, możesz zostać. To są prawa nabyte. Niemcy natomiast gwałcą prawa nabyte. Oddajcie nasze obrazy po 1939 roku, a przed 1945 wywiezione. Zapłaćcie kontrybucje wojenne po II wojnie światowej. Odszkodowanie za Warszawę. Dlaczego polski rząd się nie upomina o odszkodowanie za wysadzoną w powietrze Warszawę, dom po domu? Tylko ja. Bardzo dziękuję.